Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z serii Co nowego na kanale. Pokażę wam dzisiaj, jakie nowości do mnie przyszły, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie na kanale. Oczywiście to, co pokażę, to nie będzie wszystko, ponieważ zawsze szykuję coś jeszcze w zanadrzu. Oczywiście będą też recenzje sprzętów, które mieliście okazję oglądać wcześniej w rozpakowaniach oraz w zapowiedziach, dlatego myślę, że materiałów nie będzie brakowało. A co ciekawe, prezentację tą nagram kamerką Panasonica HX-A500. Przy okazji porównacie sobie jakość nagrania z normalnej kamery z tą kamerką, jeśli chodzi o rozdzielczość Full HD. Tak więc zapraszam do oglądania, myślę, że będzie ciekawie. Ok, moi drodzy, bierzemy się do nagrania. Jak widzicie, tutaj widać moją kamerę, natomiast to jest ekran od kamerki Panasonica, którą mam właśnie na głowie. I tutaj widzicie też sprzęty, które będziemy sobie teraz oglądać. Pierwsza chyba rzecz, też najciekawsza, to są słuchawki Gamdiasa Eros, słuchawki 7.1 dla graczy, które kosztować będą jakieś 250 zł. Będę je testował teraz. I niedługo zobaczycie najpierw rozpakowanie, a potem recenzję. Kolejna rzecz to będzie twarda podkładka od Tesoro. Nazywa się Ensile. Ja wam mogę ją pokazać. Jej rozpakowania akurat nie będę nagrywać, ponieważ nie ma co rozpakowywać w podkładce. Ona kosztuje jakieś 120 zł, z tego co pamiętam. Jak widzicie, ma chrobowatą powierzchnię, znaczek Tesoro. I z tyłu fajne gumki antypoślizgowe. Nie jest to prawda za duża, ale zobaczymy, jak się sprawdzi, jak będzie działała z myszkami optycznymi i laserowymi. No i trzecia rzecz, myślę, że naprawdę fajna, jest to konwerter cyfrowo-analogowy firmy Asus. Jest to Xonar Essence STU, czyli model kosztujący jakieś 1500 zł. Porządny DAC, wyposażony także w 600 ohmowy wzmacniacz słuchawkowy. Mamy wejście na dużego jacka, przejściówkę na małego. Z tyłu cały szereg wejść i wyjść, możliwości podłączeń, tak więc jest tutaj naprawdę na bogato. Urządzenie już jest w testach, niedługo zobaczycie rozpakowanie, ale powiem wam, że sprawdza się naprawdę świetnie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o nowości na kanale. Niedługo zobaczycie kolejne materiały, tak więc warto zaglądać nawet codziennie. Zapraszam też na mojego Facebooka po więcej informacji i więcej nowości. Pozdrawiam was, cześć!